Two-man show. Dwóch wspaniałych muzyków, których Państwo znacie z projektów solowych Demono oraz Leszcze, dysponuje jeszcze jednym talentem, komicznym talentem. Są świetnymi komikami, potrafią wymyśleć na bieżąco prześmieszne teksty i dzisiaj będzie taka hybryda. Będzie kawał dobrej muzyki oraz kupa żartów. Sami na próbach często nie mogliśmy wytrzymać ze śmiechu. Nie wiem, skąd oni to mają. Prawdopodobnie to jest jakiś ich siódmy zmysł, niewykorzystana energia, która dzisiaj zostanie właśnie ujarzmiona w tym zjawisku Two Man Show. Raz, dwa, trzy i... Nad doborem repertuaru pracowała pani menadżer Maćka Miecznikowskiego wraz z Andrzejem Krzywym. Chcąc utrzymać ten żartobliwy kontekst, tak podobierali właśnie songi, żeby one z tekstami, które będą pomiędzy songami wypowiadane, żeby songi były jakby w kontekście tego koncertu. No, a drugi aspekt, no to wiadomo, że każdy z tych muzyków chce dzisiaj zaprezentować swoje największe przeboje. Wystarczy nam się, by Bóg się oddalić na spacer po niebie. Po co nam my? Za nami wspaniały koncert dwóch wybitnych postaci polskiej sceny, polskiej muzyki, bo Andrzej Krzywy i Maciej Miecznikowski to takie ikony właśnie tej naszej polskiej muzyki. Wysłuchaliśmy wspaniałe przeboje Demono, skąd wiadomo, Andrzej Krzywy zawdzięcza taką swoją rozpoznawalność, swoje nazwisko między innymi. No ale to było dużo śmiechu, dużo satyry, bo ten duet, jak oni o sobie mówią, bracia, jak się okazało, że są braćmi, no wspaniały, jeżeli chodzi o humor, no i przede wszystkim o tą muzykę, na którą tutaj, dzięki której się tutaj zgromadziliśmy, no i wysłaliśmy wspaniałego, długiego koncertu z taką nutką kabaretu, satyry, humoru, więc no tylko się cieszyć, że takie osoby przyjeżdżają do Tarnowa i chcą grać na naszych salach w Centrum Sztuki Mościce. No jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, no i zapraszamy do śledzenia innych wydarzeń, które będą się odbywać w Centrum Sztuki Mościce.